Pergamin czwarty. Przeżyję ten dzień, jakby to był ostatni dzień życia. I co uczynię z tym ostatnim, bezcennym dniem, który mi pozostał? Po pierwsze, zapieczętuję treść mego życia, tak aby nawet jedna kropla nie przelała się na piasek. Nie stracę ani chwili na biadolenie nad wczorajszymi nieszczęściami, klęskami, cierpieniami, bo czy powinienem trwonić to, co jest dobre, na to, co złe? Czy piasek w klepszydrze może przesypać się do góry, a słońce wznieść się na zachodzie i zejść na wschodzie? Czy mogę przeżyć na nowo błędy, jakie popełniłem wczoraj, i naprawić je? Czy mogę sprawić, by powróciły wczorajsze rany i uleczyć je? Czy mogę stać się młodszym, niż byłem wczoraj? Czy mogłem cofnąć zło, jakie wyrządziłem swoimi słowami, ciosy, które zadałem, ból, który sprawiłem? Nie. Wczorajszy dzień został pogrzebany na zawsze i więcej nie będę o nim myślał. Przeżyję ten dzień, jakby to był ostatni dzień mojego życia. Cóż więc uczynię? Zapomnę o dniu wczorajszym. Nie będę również myślał o dniu jutrzejszym. Dlaczego niepewną przyszłość mam pokładać w dzień dzisiejszy? Czy piasek, który w klepszydrze ma przesypać się jutro, może to uczynić dziś? Czy słońce może wzejść dwa razy tego samego ranka? Czy mogę wykonać już dziś zadania, które znajdą się na mojej drodze jutro? Czy mogę już dziś włożyć do sakwy złoto, które otrzymam jutro? Czy dziecko, które urodzi się jutro, może przyjść na świat dzisiaj? Czy śmierć, która przyjdzie jutro, może rzucić swój cień na przyszłość i zaćmić radość dnia dzisiejszego? Czy powinienem przejmować się zdarzeniami, które być może nigdy nie będę świadkiem? Czy powinienem dręczyć się problemami, które może nigdy się nie pojawią? Nie. Jutro jest pogrzebane, tak jak i dzień wczorajszy, i nie będę więcej o nim myślał. Przeżyję ten dzień, jakby to był dzień ostatni mojego życia. Ten dzień to wszystko, co mam, a te godziny są teraz dla mnie wiecznością. Powitam ten poranek okrzykami radości, jak więzień, któremu odroczono karę śmierci. Uniosłem ręce, dziękując za ten bezcenny dar nowego dnia. Z wdzięcznością uderzę się również piersi, myśląc o tych wszystkich, którzy żegnali wczorajszy zachód słońca, a dziś nie ma ich już wśród żywych. Naprawdę jestem człowiekiem, do którego uśmiechnęło się szczęście, a godziny dnia dzisiejszego są czymś darowanym mi, na co nie zasłużyłem. Dlaczego właśnie mnie pozwolono przeżyć ten dodatkowy dzień, kiedy inni, dużo lepsi ode mnie, odeszli z tego świata? Może dlatego, że dokonali już swego dzieła, podczas gdy ja ciągle jeszcze zdążam do celu. Czy jest to dla mnie kolejna szansa, bym się stał takim człowiekiem, jakim mógłbym być? Czy istnieje w naturze jakiś zamysł? Czy ten dzień dano mi właśnie po to, bym się wyróżnił spośród innych? Przeżyję ten dzień, jakby to był ostatni dzień mojego życia. Mam tylko jedno życie, a życie jest niczym innym, jak tylko miarą czasu. Kiedy marnotrawię jedno, niszczę też drugie. Jeżeli trwonię dzień dzisiejszy, niszczę ostatnią stronicę mojego życia. Dlatego będę troskliwie pielęgniował każdą godzinę, ponieważ ona nigdy nie powróci. Nie można zachować dnia dzisiejszego, by spożytkować go w dniu jutrzejszym. Któż bowiem zdoła zatrzymać wiatr, pochwycę oburącz każdą minutę tego dnia
i będę ją pieścić z miłością, gdyż jej wartość jest bezcenna. Czy konający człowiek może kupić jeszcze iskrę życia, choćby gotów był oddać za to całe swoje złoto? Jaką wartość przypiszę godzinom, które mi pozostały? Uznaję je za bezcenne. Przeżyję ten dzień, jakby to był ostatni dzień mojego życia. Będę zawzięcie unikał wszystkiego, co zabija czas. Niezdecydowanie zniszczę działanie. Wątpliwości pokryję wiarą. Strach zagłuszę ufnością. Nie będę słuchał tego, co mówią próżniacy. Nie będę przebywał z ludźmi o bezczynnych rękach. Nie będę odwiedzał nierobów. Od tej chwili już wiem, że schlebianie lenistwo oznacza okradanie tych, których kocham, z pożywienia, odzienia i cierpienia. Nie jestem złodziejem. Jestem człowiekiem, który czuje miłość w sercu i ma dzisiaj ostatnią sposobność, by dowieść mego uczucia i mojej wielkości. Przeżyję ten dzień, jakby to był ostatni dzień mojego życia. Obowiązki dnia dzisiejszego wypełnię dzisiaj. Dziś będę pieścił moje dzieci, gdy jeszcze są dziećmi. Jutro odejdę i ja również. Dziś obejmę moją żonę i słodko ją ucałuję. Jutro już jej nie będzie i mnie również. Dziś okażę przyjacielowi pomoc w potrzebie. Jutro już nie zawoła o pomoc. Ja również nie będę mógł słyszeć jego wołania. Dziś wyrzeknę się wszystkiego i poświęcę się pracy. Jutro nic już nie będę mógł ofiarować i dlatego nie będę mógł otrzymywać. Przeżyję ten dzień, jakby był to ostatni dzień mego życia. A jeśli jest to mój ostatni dzień, będzie on moim największym pomnikiem. Uczynię go najlepszym dniem w moim życiu. Wykorzystam w pełni każdą jego minutę. Będę się nim rozkoszował i podziękuję za niego. Wypełnię każdą godzinę, a wszystkie minuty zamienię w coś wartościowego. Będę pracował z takim zapałem jak nigdy i zmuszę moje mięśnie do takiego wysiłku, że aż prosić mnie będą o wytchnienie. A mimo to będę pracował. Dalej złożę tyle wizyt, ile nigdy dotąd. Sprzedam więcej towarów niż kiedykolwiek przedtem. Zarobię tyle złota, ile nigdy dotąd. Jedna minuta dnia dzisiejszego będzie bardziej owocna niż całe godziny dnia wczorajszego. Mój ostatni dzień powinien być moim najlepszym dniem. Przeżyję ten dzień, jakby był to ostatni dzień mojego życia. A jeśli nie będzie ostatni, padnę na kolana i podziękuję za to. Dziękuję.